Witam Cię serdecznie na szybkiej wrzutce na portalu jakinwestować.com. Szybka wrzutka to seria spotkań, na których oglądamy pojedynczą spółkę i zastanawiamy się, jakie scenariusze na najbliższy czas możliwe są do rozegrania przez rynek właśnie na danym walorze. Dzisiaj zapraszam Cię na PZU, a myślę, że to jest istotna i dosyć ciekawa spółka, która współtworzy nasz największy indeks na GPW, czyli indeks Blue Chipów WIG20. Ma tam udział ponad 8,7% na chwilę obecną i na pewno również jest dosyć często rozgrywana przez kapitał zagraniczny. Prześledźmy sobie na początku najważniejsze ostatnie informacje, które się pojawiły, jeżeli chodzi o PZU. Zacznijmy może od tego, kiedy będą ukazywać się raporty. I widzimy, że raport skonsolidowany roczny za poprzedni rok ukazał się już 25 marca, ale za to czekamy cały czas na raport z tego roku, czyli już za pierwszy kwartał 2021, który ukaże się 27 maja. Potem mamy za trzeci kwartał 18 listopada i jak widzimy skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 26 sierpnia. I na pewno te daty warto sobie zapamiętać i zapisać dla wszystkich, którzy rozgrywają bądź mają w portfelu właśnie PZU. To co warto również wspomnieć, PZU jest jedną z ciekawszych spółek, która na pewno współtworzy portfele, szczególnie te wieloletnie, wręcz czasami emerytalne, właśnie pod kątem również dywidendy, którą PZU regularnie przez te ostatnie lata nam wypłacało. Wiemy, że ten rok pandemiczny był dosyć nietypowym rokiem i wiele spółek również wstrzymało wypłatę dywidend, no ale w tym roku PZU zapowiedziało, że podzieli się bardzo hojną, tłustą, dwucyfrową dywidendą, która będzie tutaj, myślę, że dosyć ciekawym kąskiem raz pod rozgrywkę, a dwa na pewno nagrodzi wszystkich, którzy przetrzymują właśnie w swoich portfelach długoterminowych tą spółkę. I lecimy z informacjami odnośnie założeń, jakie przedstawia przed sobą PZU na najbliższy okres. PZU planuje duże wzrosty na wszystkich kluczowych dla grupy rynkach. Liczy na wzrost składki brutto, przychodów z segmentu zdrowotnego i aktywów pod zarządzaniem. Zysk netto w 2024 roku wzrosnąć ma do 3,4 miliarda złotych przy rosnącej kontrybucji banków, a na dywidendę trafiać ma co najmniej 50% zysku, poinformowało PZU w strategii grupy na lata 2021-2024. PZU w strategii planuje w 2024 roku wzrost zysku netto do 3,4 miliarda złotych z 1,9 miliarda złotych w 2020 roku i zakłada wzrost ROE do 17,4% z 10,9%. W ciągu 4 lat znacznie zwiększymy zysk i wskaźnik zwrotu na kapitale własnym przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika wypłacalności i corocznej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy. Zamierzamy tego dokonać, osiągając wzrost na każdym z kluczowych rynków, na którym działamy, powiedziała prezes PZU. Tak więc zobaczmy sobie, o jakiej dywidendzie mówimy, bo jak na inwestować.com wejdziesz sobie na zakładkę dywidenda, tutaj dla Ciebie podwieszam aktualne zestawienie i na bieżąco je tutaj właśnie również aktualizuje. I jak widzimy, PZU zapowiedziało 3,50 dywidendy na akcję, co dawało w momencie zapowiedzi 9,95, ale w tym momencie będzie to już dywidenda powyżej 10%. A przy kursie zamknięcia z piątku, czyli 34,40 zł, dywidenda wynosi 10,17%, czyli dosyć łakomy kąsek, tym bardziej w dobie niskich stóp procentowych i bardzo skromnie albo wręcz w ogóle oprocentowanych lokat czy też kont oszczędnościowych, jeżeli ktoś oczywiście jest skłonny ponieść ryzyko rozgrywania spółki na rynku kapitałowym, gdzie jak wiemy ta zmienność jest, co powoduje albo wzrost, albo spadek i o tym również trzeba pamiętać. I zerknijmy sobie na tą dywidendę w szczegółach, bo widzimy, że po roku przerwy PZU chce się bardzo hojnie podzielić tą dywidendą z akcjonariuszami. Jak widzimy, zarząd zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy za ubiegły rok łącznie 3 miliardy złotych, co daje 3,50 dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 15 września, a jej wypłata może nastąpić 6 października. Czyli jak widzimy, dosyć ciekawa sytuacja i przejdźmy sobie teraz na wykres i zastanówmy się, jakie scenariusze na najbliższy czas są możliwe przy rozgrywaniu PZU. Układ wygląda bardzo ciekawie, jest w atrakcyjnych miejscach jeszcze do tych poziomów z początku 2020 roku, zanim pojawił się strach wywołany szkodnikiem, troszkę nam brakuje i mogą być to bardzo atrakcyjne poziomy pod rozgrywkę, jeżeli oczywiście pojawi się jakiś piorunujący wolumen, który pozwoli nam rozjechać te strefy oporowe i na pewno zdajemy sobie doskonale z tego sprawę. Jeżeli chodzi o wskaźniki,
to popatrzmy, że CZ wynosi w tym momencie 15,5, CWK 1,58, no i czekamy oczywiście na ten raport za pierwszy kwartał i zobaczymy, czym będzie się chciało pochwalić PZU jeszcze w tym miesiącu, publikując ten raport, bo przypominam, że zgodnie z zapowiedzią ma się on pojawić 27 maja. Tak więc wróćmy sobie i zobaczmy sobie jeszcze dla wszystkich fanów oczywiście wskaźników RSI na poziomie 63 w tym momencie. Wolumen mamy podpięty pod spodem i w tym układzie, który w tym momencie PZU dla nas rysuje, jesteśmy w bardzo istotnej i kluczowej strefie. Tak więc ktoś, kto mnie śledzi już od bardzo dawna, wie, że ja poruszam się po rynku właśnie między innymi takimi poziomami. I jak widzimy, ta strefa bardzo silnie trzyma nam PZU przed dalszymi wzrostami i nadal jest szanowana i respektowana przez rynek. Świadczy to o tym, że jest to dosyć istotny opór dla PZU i dopóki nie pojawi się jakiś moment zwrotny, czyli po prostu duży wolumen, który rozjedzie nam ten poziom i wystrzeli na kolejny level, no to dopóki to nie zrobi PZU, nie zobaczymy wyższej strefy. Tak więc mamy tutaj ukiszenie w tym momencie w rężu. Te strefki nas tutaj chronią z jednej strony, jak i również oporują nam dalsze poziomy, na których byśmy mogli oglądać PZU w przyszłości. Ten moment oczywiście przełomowy mógłby nastąpić. Pytanie tylko, czy w tym okresie czasu, w jaki weszliśmy, czyli okres już maj i potem coraz cieplejszych miesięcy, będzie takimi miesiącami, w których PZU będzie chciało się na tyle uskrzydlić i pojawi się na tyle ciekawy wolumen, że rzeczywiście będą chcieli dogrzać go do wyższych sekwencji, bo jak widzimy, kolejnym miejscem, które dla mnie jest istotne, jest poziom 37,50, 39, 41 i taką sekwencję po oczywiście ruchach retestowych bym zakładał, jeżeli PZU by było na tyle silne, żeby chciał po prostu rosnąć. Jeżeli będziemy mieć słabość i pojawi się jakaś niespodziewana informacja, szczególnie z rynków zagranicznych, których oczywiście nikt się nie spodziewa, wiemy, że to dosyć dynamicznie wpływa na rynek, no to wiadomo, że może być PZU na niższych poziomach, wtedy widoczne w jakichś zejściach korekcyjnych, ale pamiętajmy, że przy rozgrywce dywidendowej im niższy kurs danej spółki, tym wyższa stopa dywidendy, jeżeli oczywiście nie mamy spółki w portfelu, bo jeżeli kupimy ją taniej, no to wiadomo, że nasz poziom dywidendy będzie wtedy dużo, dużo lepszy. I wtedy na aktualnie trzeba sobie go wyliczyć i zobaczyć, czy on czasami nie będzie na tyle atrakcyjny, żeby na przykład zastanowić się właśnie, czy nie odebrać tej dywidendy, która będzie wypłacana w podanym wcześniej okresie. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o PZU z tymi kluczowymi poziomami i walczymy teraz z tą strefą i trzymamy kciuki, żeby jednak PZU poradziło sobie z tymi poziomami i jak poradzą sobie z rozjechaniem tych 35 zł na stałe i zamkną się powyżej i dobiją do tych 36 zł, no to można powiedzieć, że piłeczka w grze i rozpoczynamy kolejny etap w rozgrywce na PZU ku wyższym poziomom. Jeżeli nie będzie tam silnych oporów, silnej podaży, która nie będzie chciała widzieć PZU na tej wyższej sekwencji, no to wiadomo, że taka rozgrywka może mieć miejsce. Tym bardziej, jakby PZU pochwaliło się na przykład jakimiś spektakularnymi wynikami w przyszłości, bo jeszcze do dywidendy mamy sporo czasu, czyli widzimy, że tutaj taka rozgrywka mogłaby mieć miejsce i jak najbardziej, dopóki mamy taki układ, który w tym momencie widzimy, nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy tą fazę wzrostową mogli kontrolować, jeżeli oczywiście wszystkie czynniki wokoło będą również sprzyjające. Tak więc ja jestem bardzo ciekawy, jaką ty masz opinię na temat PZU w najbliższych miesiącach, nawet do czasu tego okresu, w którym PZU będzie wypłacało tę dywidendę. Pamiętaj oczywiście, że jeżeli podobają ci się moje materiały, jeżeli chodzi o szybką rzutkę, to zostaw na tym kanale, na którym jest publikowane subskrypcja, jak i również łapę w górę. Jest to dla mnie motywujące, aby po prostu tworzyć te materiały w dalszym ciągu dla ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej. I to, o czym warto wspomnieć na sam koniec, to wynik PZU na tle pozostałych spółek z WIG20 w ujęciu portfelowym za ostatni tydzień, jak i również od początku roku. Tutaj widzimy, że PZU jest nad kreską, bo mamy zamknięty tydzień na poziomie 2,69%. Najlepiej wypracowany zysk należy do Orlenu oraz CCC, bo tutaj mamy 9,20 i 7,87. No i mamy dużo spółek, które również dosięgnęła korekta. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat wyniku od początku roku, gdzie mamy dokładnie 6,3%, no to ci wszyscy, którzy myślą, że PZU ją odjechało, no to jak widzimy, cały czas gdzieś w tych samych poziomach cenowych się utrzymuje i jeżeli ktoś zastanawiał się, czy czasami nie jest za późno na PZU albo za wcześnie, no to cały czas ten PZU utrzymuje właśnie gdzieś tą strukturę cenową przez te parę miesięcy, które już są za nami na podobnych, zbliżonych do siebie poziomach. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat od początku roku, no to na pewno chcielibyśmy zobaczyć PZU dużo, dużo wyżej, bo jak widzimy jest za połową, ale bardziej z tej drugiej strony, na szczęście z wynikiem dodatnim, a nie takim ujemnym, jak na przykład może pochwalić się Mercator, CD Projekt czy też Allegro, no ale również do takich wzrostów, jakie wypracowało PGE, CCC czy nawet PKO SA,
Jeszcze daleka droga, no ale wszystko przed PZU, jeżeli oczywiście pojawi się wolumen kapitał, który uwierzy w tą spółkę i będzie skuszony tą bardzo atrakcyjną dywidendą, którą PZU być może wypłaci nam za parę miesięcy. Więc teraz pozdrawiam Cię serdecznie. Na razie, hej.